On to zrobił dla siebie, bo on po prostu się zakochał w tym kontynencie. To był szalony pomysł, który go pochłonął bez reszty. I myślę, że to jest wielkie chapeau dla tej rodziny, która gdzieś tam trwała z nim. I szkoda, że no pewnie nie udało im się dotrzeć tam wspólnie na ten właśnie wspaniały ląd, bo pewnie by tam zamieszkali i być może żyli w takim przyjemnym afrykańskim klimacie. Natomiast no gdzieś tam oczywiście chciał to zrobić dla swojej rodziny, ale myślę, że tak naprawdę najwięcej satysfakcji sprawił sobie.